A kto wygra wybory prezydenckie? Kto? A jak ma na imię? To tak rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli dzisiaj do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na bardzo ważne spotkanie. Gospodarzem tego spotkania będzie pan Piotr Jegliński, który jest wspaniałym, doświadczonym wydawcą, a jak Państwo wiedzą, doświadczony wydawca i łowczy potrafi dokonywać dzieł niezwykłych i w pewnym sensie dzisiaj Państwo dostali do ręki, bo już widzę, że Państwo mają dzieło niezwykłe. Niezwykłe dlatego, że napisane przez kogoś, kto długą część swojego życia mieszkał po drugiej stronie. Mieszkał tam, gdzie my byśmy nie chcieli zamieszkać i w tym miejscu, z którym byśmy nie chcieli mieć nic wspólnego. I teraz zdecydował się, żeby w tej książce opisać część rzeczy, którą wie. Kulisy spraw, o których opowie Piotr Jegliński i nasi goście. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja będę mówił na siedząco. Jest mi bardzo miło Państwa przywitać na tym szczególnym spotkaniu. Jak podkreślił Krzysztof Skowroński, jest to niezwykłe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że tu siedzi obok mnie człowiek, który siedział po drugiej stronie barykady długie lata, gdy ja byłem na emigracji w Paryżu, gdy myśmy walczyli o wolną Polskę. Autor tej książki, Piotr Wroński, był po drugiej stronie. W dodatku w Departamencie Pierwszym wywiadzie SB i w 11 Wydziale. Ten wydział zajmował się różnymi brzydkimi rzeczami. Zajmował się inwigilacją, infiltracją, ale też są przypadki udokumentowane. Zajmował się też likwidacją przeciwników. Ja miałem być tak zlikwidowany dwukrotnie i tylko powiem Państwu, że w tej chwili prokuratura cywilna rozpoczęła śledztwo w sprawie próby mnie otrucia w roku 1983-84. To tyle gwoli wstępu, ale powiem, że w moim życiu dokonało się wiele rzeczy niezwykłych, bo kiedy myśmy zaczynali jako młodzi ludzie na Kulu tą działalność rewolucyjną, tak jak nam się wydawało, nigdy nie przypuszczałem, że historia tak koło zatoczy. Oczywiście wierzyłem, że wrócę do wolnej Polski. Wierzyłem, że Polska odzyska niepodległość, ale nigdy nie przypuszczałem, że będę siedział przy stole obok człowieka, który należał do departamentu i do służby, która nas usiłowała, jak to ładnie nazwano, zneutralizować. Chciałem... Słucham? Wcześniej też pan siadywał, być może pan nie wiedział. No proszę pana, na pewno siadywałem i pan przypuszczam, że też siadywał. Siedziałem wielokrotnie z agentem, który był w przebraniu jezuity, Tomaszem Turowskim, który nas infiltrował. Zresztą no nie tylko nas, był w otoczeniu Ojca Świętego. I tacy ludzie, oczywiście myśmy naszą walkę prowadzili, to była walka non-violence, bez użycia siły. Cóż, naszą bronią było słowo, jak powiedział Cyprian Norwid, a przeciw niemu policja, tajne służby. Myśmy oczywiście w pewnym momencie zakładali, że przecież musimy być infiltrowani, że będą takie rzeczy, że wprowadzą w nasze środowiska agentów. Dzisiaj
doskonale wiemy, jaki był stopień tej infiltracji, ale jednak widzimy, że nie wszystkie akcje, mimo milionów wydawanych na służbę bezpieczeństwa, były z tamtej strony zakończone sukcesem. Bo jednak na pewno są tutaj wśród was tacy, którzy otrzymywali od nas transporty z zachodu z miniaturami, z książkami, które cały czas szerokim strumieniem płynęły. I to, myślę, miało wpływ na to wszystko, na stan ducha nie tylko narodu, ale również tych, którzy z nami walczyli. Bo zresztą tu pan pułkownik, myślę, że powie parę rzeczy, nie będę go wyręczał. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Wybrał taką formę i chcę powiedzieć, że to nie było tak, że pan Wroński do mnie przyszedł z powieścią i powiedział tego. Nastąpiło tu na sali, jest pewien człowiek, któremu to zawdzięczamy, pewien dziennikarz, nie będę o nim mówił. I on mnie poznał z gronem oficerów, którzy zostali wyrzuceni w ramach resetu stosunków polsko-rosyjskich. Kiedy premier Tusk pojechał do Moskwy, doszło do swoistych rozmów, jak wiemy z różnych przecieków, i potem szefostwo wywiadu zdecydowało się usunąć ludzi, którzy pracowali na kierunku wschodnim. Co to znaczy? Którzy dbali o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, uniemożliwiając działalność wywiadu rosyjskiego na terenie Polski. I takim oficerem był Piotr Wroński. Chcę jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że to jest, ja spotykałem go, spotykaliśmy się przeszły rok. Nie było to łatwe, pierwsze spotkania. Dla mnie to był ciężki taki orzech do zgryzienia, żeby starać się zrozumieć przesłanki, którymi się kierował pan Wroński, wstępując do tej zbrodniczej organizacji. Ale w pewnym momencie dostrzegłem w nim człowieka i człowieka, który myśli o tych cały czas, o tych wydarzeniach, o tej przeszłości. On został zwerbowany, zresztą tym sam powie, na studiach jako młody człowiek, wszedł do tej służby w 1982-83 roku. Natomiast co jest ważne, przede wszystkim, proszę państwa, należy się mu wielki szacunek za tą odwagę osobistą. Wychodzą w tej chwili różnego typu wypociny byłych Jamesów Bondów PRL-u, w rodzaju pamiętników towarzysza Makowskiego, różnych generałów, którzy nas szpiegowali i którzy opowiadają bajki w stylu Bonda, bo to się sprzedaje. Czy pan Sewerski, Wel Sokołowski. Natomiast tu mamy powieść. Powieść z kluczem, oparta na autentycznych wydarzeniach. Adresy są prawdziwe. Miejsca. Ludzie mają zmienione nazwiska. Teraz chciałbym oddać głos tutaj doktorowi Cęckiewiczowi, żeby tu nas wprowadził po tym mrocznym, poprowadził nas po mrocznym świecie służb, bezpieki i tamtego reżimu. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze tylko jedno słowo. Chciałbym bardzo serdecznie tutaj na sali powitać niedoszłą ofiarę Służby Bezpieczeństwa księdza Małkowskiego, przyjaciela księdza Popiełuszki.
Szanowni Państwo, ja w zasadzie się nie przygotowywałem do dzisiejszego spotkania, no poza tym, że przeczytałem od deski do deski książkę dzisiaj w nocy. I w gruncie rzeczy nie wiem, na czym to moje wprowadzenie do, jak rozumiem, dyskusji miałoby polegać, ale powiem coś, co pewnie dla części z Państwa jest już nie nowe w moich ustach. Myślę sobie, że każda nowa książka napisana przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, niezależnie od tego, jaką formę wybrał i niezależnie od tego, w jakim pionie operacyjnym Służby Bezpieczeństwa pracował, ja przynajmniej z perspektywy historyka, człowieka, który się zajmuje naukowo historią tajnych służb PRL, traktuję czy witam zawsze bardzo pozytywnie. Oczywiście istnieje ta sfera, która niejako narzuca pytanie o autentyczność tej relacji, o intencje osoby, która postanawia w jakimś momencie napisać książkę. No to jest właśnie przedmiotem sporów i dyskusji, ale żeby o tym dyskutować i spierać się, musimy mieć na stole jakiś produkt, jakiś owoc tych przemyśleń, tego pisarstwa pochodzącego od funkcjonariuszy SB. No i tutaj pan Piotr Gliński słusznie jakby w jakimś sensie zarysował pewną różnicę, tak? Są książki takie jak pana Piotra Wrońskiego i są książki takie jak Aleksandra Makowskiego. Przy czym można powiedzieć, że Aleksander Makowski dopiero teraz daje się poznać jako powieściopisarz. Wyszła pierwsza część jego, jak zapowiada, trylogii. Wcześniej to był Wywiad Rzeka i jeszcze wcześniej była relacja z jego wyjazdów, działań na terytorium Afganistanu, czy na tym odcinku. I to są w jakimś sensie, no przynajmniej te dwie książki, powiedzmy nie powieści, bo teraz jest ta trzecia, o której wspomniałem, no to są książki zakłamane. To są książki, które narzędziami naukowymi możemy w jakimś sensie rozkodować i powiedzieć, to jest fałsz. Tak? One są na służbie jakiejś idei fix, środowiska, które też to warto podkreślić, nie jest monolitem. I postawa pana Piotra Wrońskiego jedynie to potwierdza. To nie jest tak, że środowisko na przykład ludzi wywiadu tworzy jakiś zgrany zespół i wszystko, co tam panowie z kierownictwa no jakiegoś nieformalnego stowarzyszenia emerytów Departamentu Pierwszego MSW ustalą, to później jest realizowane. No gdyby tak było, to pewnie pan Piotr Wroński wydałby swoją książkę w zupełnie innym wydawnictwie, ale ktoś z Państwa by mógł powiedzieć, ach, to właśnie na tym polega, żeby teraz ten przekaz byłych funkcjonariuszy SB jakoś dywersyfikować i jedni wydają w jednym wydawnictwie, drudzy w drugim. Ale jakby te narzędzia, o których wspomniałem, poznawcze, analityczne, pozwalają nam jednak tą literaturę jakoś podzielić. I mam w pamięci przynajmniej dwie książki byłych funkcjonariuszy SB, które moim zdaniem wychylają się naprawdę. No to nie jest krynica samej prawdy, źródła prawdy, ale one wychylają się ku prawdzie i w tym sensie dla nas są jakąś, no przynajmniej częściową możliwością spojrzenia na świat, który, jak pan Jegliński powiedział, nie tylko jest nam obcy, ale jest też nam wrogi. To jest książka Wywiad Rzeka Bogdana Rymanowskiego z funkcjonariuszem SB, byłym wcześniej tajnym współpracownikiem SB, ulokowanym w środowisku gdańskiego podziemia Januszem Molką. I druga książka, czy nawet dwie książki, ale myślę tutaj przede wszystkim o jednej. Mariana Zacharskiego, pierwsza książka o jego historii szpiegowskiej ze Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim druga książka, która moim zdaniem jest jakimś w ogóle wkładem w zrozumienie tych wszystkich zagrożeń, które przed Polską stanęły od początku lat 90. ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest książka Rosyjska Ruletka. Innymi słowy chcę powiedzieć, że to są książki, które nie tylko
pokazują właśnie sposób myślenia ludzi tamtej strony, czy traktowanych przez nas i słusznie jako ludzi tamtej strony, ale to są świadectwa ludzi, którzy no, starają się przynajmniej coś pokazać, coś prawdziwego w moim przekonaniu. Pomijam tutaj jakby osobiste intencje, że oni są może skruszeni, może uważają, że nic złego kiedyś nie robili, jak na przykład Marian Zacharski, bo Janusz Molka na przykład twierdzi, że robił same straszne rzeczy i wobec środowiska Solidarności Walczącej czy NZS-u w Gdańsku wielokrotnie przyjmował taką postawę skruszonego i przepraszającego. Ale jakby pomijając ten aspekt czysto osobisty, to trzeba powiedzieć, że to są informacje, które się w dużej mierze sprawdziły albo no też można powiedzieć na nos, bo niektóre rzeczy są nieweryfikowalne, wydają się, jak powiedziałem, prawdziwe. I ta książka pana Piotra Wrońskiego, uważam, że ona należy do tej kategorii tych drugich książek, tych lepszych książek. Forma oczywiście jest właśnie beletrystyczna, to jest forma opowiadania, ale w tym opowiadaniu, już mówiłem to szanownemu autorowi, wiele rzeczy się zgadza. I nie tylko te, o których panu mówiłem przed spotkaniem, bo jest na przykład topografia Gdańska-Wrzeszcza, gdzie ja się, można powiedzieć, wychowywałem, bardzo, bardzo szczegółowo tutaj odzwierciedlona, ale to, co jest przesłaniem tej książki, a książka w dużej mierze traktuje o Departamencie IV MSW, czyli można powiedzieć pionie operacyjnym, który wsławił się, w cudzysłowie, działaniami stricte przestępczymi. Tak? Departamentu IV, który jakby z definicji był nastawiony na zniszczenie Kościoła katolickiego. I książka jest temu Departamentowi IV w gruncie rzeczy poświęcona, ale tu pan Piotr Wroński powiedział, że w jakimś sensie w jego zamierzeniu jest to książka w ogóle o całym resorcie. No bo rzeczywiście jakby oddaje ten klimat resortu, sposobu myślenia, w jakimś sensie życie prywatne tych ludzi, te właśnie resortowe rodziny, resortowe żony, resortowy świat. Ale co jest szczególnym takim walorem tej książki, to właśnie spojrzenie na Departament IV jako na organizację o charakterze przestępczym. I to nie jest książka tylko o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Tu jest rozdział oczywiście temu poświęcony. Ale to jest książka na przykład o metodach operacyjnych stosowanych przez ludzi tajnych służb. Myślałem sobie, czytając dzisiaj nad ranem końcówkę książki, czy no powiedzmy będąc gdzieś w połowie, czy dwóch trzecich książki, jest opis werbunku księdza, szczegółowo opisany. No, wydaje mi się, jak znam teorię pracy operacyjnej SB i praktykę w postaci jakichś historii konkretnych, z którymi się jako historyk stykałem, że jest to tak trafny opis, że postanowiłem, myślałem sobie o tym, jak to czytałem, że będę to czytał, czy dawał do czytania, powielał w jakiś sposób studentom, no bo to jest tak plastycznie oddane, cały proces jakby przygotowania werbunku, charakteryzacji osoby, która podlega tej operacji werbunkowej, później sam finał tej operacji, ten werbunek przeprowadzony gdzieś w hotelu i później zadaniowanie tego księdza, który tutaj no, w tej opowieści jest księdzem no, dobrze ustosunkowanym w środowisku Episkopatu Polski. To są tak fascynujące historie, jak powiedziałem, potwierdzone na gruncie badań empirycznych, że mogę to jakby jednoznacznie państwu polecić, ale z tej książki przebija się właśnie ten przestępczy charakter Departamentu IV, czy w ogóle szerzej resortu. Nie chcę mówić teraz na tym etapie o skuteczności tych działań, ale też co jest istotne w tej książce, czego często brakuje nawet ludziom środowisk patriotycznych, to pokazanie świata, środowiska, społeczności tajnych służb PRL jako grupy przestępczej oczywiście, ale jednak podwieszoną pod czynniki partyjno-administracyjne.
I ta okładka z Czesławem Kiszczakiem, ona nie jest tutaj przypadkowa. Naprawdę to jest tak, że służba bezpieczeństwa jest narzędziem w rękach partii. Partia rządzi tajnymi służbami, partia je nadzoruje, jest członek biura politycznego, który za to odpowiada. I w zasadzie w komunizmie nie ma możliwości takiej, że resort się na tyle jest w stanie wyemancypować. Oczywiście jest próba emancypacji ludzi tajnych służb. Również w komunizmie, zwłaszcza w sytuacjach, w których ten komunizm popada w jakiś chroniczny kryzys, tak? I musi bronić systemu, ale jednocześnie korzysta ze swoich możliwości, no niewspółmiernych na przykład do tych, które były w latach 70. czy nawet w 60., jak popatrzymy z perspektywy lat 80., tak? Ale nigdy nie jest tak, że w 100% ten resort się jest w stanie wyzwolić spod kurateli partii. Zresztą, to też ciekawe właśnie i to w książce w jakimś sensie się pojawia, przewija, mianowicie ta partia w zasadzie jest już resortem w latach 80., to znaczy szefem resortu jest członek biura politycznego KCPZPR, ale którego ścieżka jest czekistowska, tak? Myślę tutaj o Czesławie Kiszczaku. To jest człowiek kontrwywiadu wojskowego i wywiadu wojskowego, a później jakby spina wszystkie służby we własnych rękach, tak? Nadzoruje w zasadzie całość świata tajnych służb, cywilne i wojskowe. Wreszcie pierwszy sekretarz, który też otarł się jako konfident, jako agent, ale też jako minister obrony narodowej, jako szef głównego zarządu politycznego, myślę tu o Jaruzelskim, otarł się po prostu o świat służb. Nie da się pełnić funkcji państwowych, rządzić w opresyjnym, komunistycznym państwie, ignorując, nie rozumiejąc, nie korzystając z tego, co służby zrobią. Więc jakby ta książka w bardzo dobry sposób pokazuje tą piramidę władzy, piramidę systemu komunistycznego Polski Ludowej lat 80. No i myślę sobie, że pan Piotr Wroński no nie znajdzie jakiegoś zrozumienia wśród funkcjonariuszy resortu, no którzy, czy większości oczywiście, bo mam nadzieję, że z kolei pan Piotr Wroński nie jest tutaj jedyny, jakby nie wystawia się nam jako jedyny, że ma podobnych sobie kolegów. Być może jakimś kluczem tutaj jest to, że pan służył w służbach już III Rzeczpospolitej. Może to jest jakaś inna kategoria. Może też to, że nasz szanowny autor nie pochodzi z rodziny resortowej. To też może jest jakiś element do rozważań, do badań, że jest jakby bardziej tutaj możliwa sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, że mamy o to jakieś świadectwo prawdy na temat lat 80. No innymi słowy, jakby podsumowując, chciałem powiedzieć, że jest to książka fascynująca, książka w dużej mierze prawdziwa, chociaż jak powiedziałem, jest to powieść. To nie jest książka i to nie jest autor, który szuka zrozumienia dla służby bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne. Tak? Tutaj nie ma tego mówienia, prawda, że resort to byli i dobrzy ludzie, i źli. Oczywiście ktoś od razu z Państwa może zapytać, no to kto siedzi tutaj z nami przy stole, tak? Ale wiecie Państwo, jak czytałem tą książkę, to już ostatnia myśl, to przypomniał mi się taki tekst Andrzeja Milczanowskiego, to jest wstępniak do specjalnego numeru takiego periodyka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświęcony służbom w PRL, gdzie ten rzekomy nasz minister, bo solidarnościowy, Andrzej Milczanowski pisze, że według niego służba bezpieczeństwa nie była organizacją przestępczą. W zasadzie poza incydentami takimi jak tam śmierć księdza Jerzego, to w zasadzie nic złego nie zrobiła, tylko Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, czyli ten okres do 56, to może podpadać pod organizację przestępczą, a później już jest wszystko jakby w porządku. Są incydenty, ale one nie zmieniają jakby tej ogólnej opinii, że to nie było nic złego. Tak? I teraz weźmiecie Państwo książkę funkcjonariusza tego resortu i zestawicie z tym świadectwem człowieka podziemia, Solidarności, tak? I się wszystko rozjeżdża. To znaczy człowiek byłego resortu mówi, organizacja przestępcza.
i pokazuje to tutaj na konkretnych działaniach. Natomiast człowiek z tą legitymacją solidarnościową mówi nie, to żadna organizacja przestępcza nie była. I to w jakimś sensie pokazuje jakby rzeczywistość, w której się w III Rzeczpospolitej żeśmy znaleźli. Działacze byłej Solidarności są adwokatami SB, a mam nadzieję, że będzie coraz więcej tego typu świadectw, tego typu zachowań jak naszego autora. Nawet funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa są w stanie przyznać, że to jednak była organizacja o charakterze zbrodniczym i przestępczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Ja myślę, jeszcze zapomniałem powitać, bo tutaj jest też przedstawiciel Agencji Wywiadu obecny. Mam nadzieję, że nie wiem jaka ranga jest tego przedstawiciela, mam nadzieję, że też wysłucha i może też czegoś się nauczy. Oddaję głos Piotrowi Wojciechowskiemu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja pokrótce tylko parę słów, bo myślę, że już wszyscy czekają z Państwa na to, żeby organizator oddał głos autorowi. Sławek wyczerpał praktycznie to, co najważniejsze w tej książce. Ja tylko powiem, że z tej kuchni wydawniczej pan Piotr Rygliński tuż przed wydaniem tej książki poprosił mnie o recenzję, bym mógł przeczytać, poznać też autora, porozmawiać z nim, poznać jego biogram i zadać parę pytań. Wydawnictwo Edycją Spotkania rzeczywiście oddaje Państwu do rąk pozycję na rynku wydawniczym wyjątkową i pod pewnymi względami doniosłą. Ta książka dla mnie po jej przeczytaniu, zanalizowaniu i rozmowie z autorem jest swoistym aktem oskarżenia byłego funkcjonariusza aparatu represji państwa komunistycznego przeciwko najwyższym osobom publicznym PRL-u. To jest uznanie implicite zbrodniczości tego systemu, jak i organizacji, której się oddał autor przez pierwsze młode lata swojego życia zawodowego. To jest ujawnienie, wydaje mi się po raz pierwszy, chociaż w formule nie paradokumentalnej, ale pewnej powieści z kluczem, kuchni operacyjnej w dużym stopniu ryzyka. Ja nie przypominam sobie, czy Makowski, Sewierski, czy nawet Molke ujawniali tak precyzyjnie i rzeczowo metodykę tą zbrodniczą pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. To jest pewien wyjątek. Kończąc już, bo widzę po Państwa mina zniecierpliwienie, pozwolę sobie tylko przeczytać ostatni akapit epilogu tej książki, który bardzo mnie dotknął, tak? I zauważyłem i zapamiętałem jako jeden z najważniejszych fragmentów tej książki. Jeszcze o jedno poproszę was na koniec. Was, którzy do ludu krzyża należycie i was, którym półksiężyc ścieżki rozświetla. I was, którzy wciąż jeszcze na Mesjasza czekacie. I was, tęskniących za Nirwaną. I was, którzy macie własne świętości lub ich wam nie potrzeba. Was wszystkich proszę, ja ateista, módlcie się, proście codziennie i żarliwie, by Bóg nie istniał, bo jeśli istnieje, biada nam wszystkim. Od Jego wyroków nie ma odwołania. Panie Piotrze, Bóg istnieje. Pan jest tego dowodem, ja, państwo, świat nas otaczający, świat zwierząt i przyrody. Biada tym, którzy tej rzeczywistości nie przyjmują. Ale to, proszę Państwa, ta książka jest także dla przyjaciół księdza Jerzego Popiełuszki, dla tych, którzy się modlą do tego błogosławionego, nawet tych z resortu, czego im życzę jak najgłębiej, by im błogosławiony pomógł pewne rzeczy zrozumieć. Dziękuję uprzejmie. Teraz oddaję głos autorowi. Dziękuję Państwu przede wszystkim, że Państwo przyszli. Proszę mi wybaczyć, jestem bardziej stremowany niż przed egzaminem na studia w 76 roku, a w moich czasach, jak się nie zdało egzaminu na studia, szło się na 2 lata do wojska, więc stres był ogromny. Nie sądziłem, że na starość, w moim 58 roku, w 9 roku życia będę też tak jeszcze
kiedykolwiek stremowany. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu Piotrowi Jeglińskiemu i panom za pomoc w wydaniu tej książki, za inspirację również temu młodemu dziennikarzowi z innego pokolenia zupełnie, z którym mogłem porozmawiać. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja wiem, że pan Piotr Wojciechowski powiedział mi kiedyś, że przekroczyłem Rubikon. Tak, to prawda, tylko że Cezar, który przekroczył Rubikon, miał za sobą wyćwiczone legiony zaprawione w bojach, a czekał na niego w Rzymie lud, który miał dość patrycjuszy i czekał go z utęsknieniem. Ja przekraczam Rubikon sam. Nie mam za sobą legionów, a lud, który na mnie czeka, jest prawdopodobnie pełen uprzedzeń, różnego rodzaju idiosynkrazji i wcale się temu nie dziwię. Potraktowałem tę książkę jako swoistą formę ekspiacji. Tak się składa, że 3/4 mojej kariery upłynęło w wolnej Polsce, na bardzo trudnych kierunkach, o których nie mogę mówić nawet ze względu na to, że część spraw prawdopodobnie jeszcze się toczy. Poza tym jednym, że to był Wschód. Robiłem wiele rzeczy, miałem wiele osiągnięć. Osiągnąłem stopień pełnego pułkownika trzygwiazdkowego, tak jak to myśmy mówili. I za każdym razem, kiedy przy jakiejkolwiek liście gratulacyjnym, odznaczeniu, awansie, mówiłem, że ta praca dla tego kraju jest formą ekspiacji za tą 8-letnią przeszłość, patrzyłem, jak ludzie patrzą na mnie z ironią. Wyczuwałem z ironią, ach, jakiś kretyn, coś mu odbiło. No ale trudno, tak było. W Służbie Bezpieczeństwa pracowałem w Departamencie Pierwszym Służby Bezpieczeństwa, bo w odróżnieniu od niektórych generałów ja cały czas twierdzę, że to, co było w legitymacji czerwono, napisane na czerwono, jest funkcjonariuszem Departamentu Pierwszego Służby Bezpieczeństwa. Nie, jest funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, jest, jak i wszystkie ustawy i organizacja dawnego MSW świadczy o tym, że to była Służba Bezpieczeństwa. Nigdy w życiu nie pracowałem z Departamentem Czwartym, nie stykałem się z nim, może przypadkiem z kimś tam w bufecie. Sprawa, ponieważ czego nie kryję, nie byłem, nie jestem i nie wiem, proszę Państwa, nie wiem, czy będę członkiem jakiegokolwiek kościoła. O istnieniu w ogóle księdza Jerzego Popiełuszki i istnienia tych trzech panów dowiedziałam się dopiero po dokonaniu przez nich tej zbrodni. I wtedy coś też rzeczywiście się stało, bo już wtedy wiedziałam, że staję się, czy chcę, czy nie chcę, wspólnikiem tej zbrodni. Ja w rozmowie z jednym z dziennikarzy porównałem po prostu to, co się stało wtedy i te zebrania, które odbyły się w wydziałach do takiego, może trochę na wyrost, może nie, do takiego spotkania w Poznaniu, pamiętam, czy to był 6 października 1943 roku, w którym Heinrich Himmler zebrał gauleiterów i powiedział im o Holokauście. To było nie dlatego, że Himmler chciał zdobyć zwolenników, ale dlatego, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy wspólnikami, wszyscy należymy do tego samego zbrodniczego interesu. I przykro mi, tak jest. Oczywiście ktoś może zapytać i zapytacie Państwo, dlaczego nie odszedłem, dlaczego tam poszedłem. Sam badam to wszystko. Moją ulubioną księgą z Biblii jest Księga Hioba. Jest tam takie piękne zdanie. Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię. Nie wiem, nie wiem. Dotąd jeszcze nie wiem, gdzie byłem. Może byłem bratem szakali, młodych stróżów, sąsiadem, jak też z Księgi Hioba, jak daję tutaj motto. Nie wiem, nie wiem, proszę Państwa. W każdym bądź razie uznałem, że nadszedł czas. Pytanie będzie prawdopodobnie, dlaczego dopiero teraz? W roku 90 byłem jeszcze dość młodym człowiekiem, pracowałem. Też byłem święcie przekonany, że usiądziemy wszyscy i pogadamy. Część z nas przeprosi, część z nas zrozumie, że są różne motywacje. Potrafi wybaczyć na przykład koniunkturalizm, różne historie, ale nie usiedliśmy. Potem zaczęła się praca. Ja do 2011 roku pracowałem czynnie, a do 2013 roku miałem jeszcze dalej związki ze służbą i pracowałem też, już inaczej trochę. I niezbyt mogłem się tak ujawnić z wielu powodów, z powodów, których już niezależnych ode mnie, sami nie chcę o nich mówić, sami Państwo wiedzą, jaka ta praca jest.
To jest raz. Poza tym były pewne kamienie milowe. We mnie też musiały dojrzeć pewne rzeczy, musiałem pewne rzeczy zrozumieć. Oczywiście do takich kamieni milowych był mój pobyt na placówce, gdzie mogłem zobaczyć część klasy politycznej takiej, jak ona jest naprawdę, kiedy jej nikt nie obserwuje poza kamerami, bo tak, takie były moje zadania. Również na placówce zajmowałem się organizacją wizyt, prowadzeniem tych ludzi, różne rzeczy. Niewątpliwie tragedia w Smoleńsku i to, co się później stało. I niewątpliwie afera taśmowa. Te rzeczy narastały we mnie, ale przede wszystkim cały czas rzeczywiście miałem, i nie wstydzę się tego powiedzieć, proszę Państwa, bez względu na to, kto to powie, poczucie winy. Tak, poczucie winy za te 8 lat między listopadem, dokładnie jak dziś pamiętam, 8 listopada 1982, a 1 sierpnia 1990, kiedy skończyła się Służba Bezpieczeństwa i zaczął się Urząd Ochrony Państwa, w którym już wtedy pracowałem. Odkąd napisałem tę książkę, no śpię trochę spokojniej. Uważam, że powinniśmy to zrobić 25 lat temu. Wtedy by rzeczywiście ten stół był okrągły i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę opowiadać o wszystkich historiach związanych z tamtym czasem, ponieważ to będzie przedmiotem, tutaj pan Piotr pozwoli mi to powiedzieć, prawda? No miałem tego nie mówić, przepraszam, ale wydawca mnie wstrzymuje. Będzie przedmiotem następnej mojej książki pod tytułem Weryfikacja. I też będzie to w formie powieści. Ja bym prosił, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, proszę je zadawać, mi łatwiej będzie odpowiadać. W każdym razie proszę potraktować tę książkę. Ja w latach 80. wtedy byłem zwykłym podawaczem walizek, jak ja to mówię. Nie znaczyłem nic, nie podejmowałem decyzji. Liczę na to, że ci wszyscy Jamesowie Bondowie stojący w głównych mediach też potrafią usiąść, walnąć się w piersi i powiedzieć prawdę w końcu. Ale to najprawdopodobniej... W archiwach? Tak, i ujawnić na przykład swoje własne archiwa, które wydobyli z tego całego interesu. To, co mnie boli najgorzej w tym układzie, to może nie nieufność wielu z Państwa, która będzie prawdopodobnie nie do przebicia, i nie mam zamiaru o to, no, chciałbym, żebyście zrozumieli Państwo, że moje intencje są szczere, ale nie mogę o to walczyć, ale to, że większość moich kolegów traktuje tak jak w 90 roku, tak jak i teraz, potraktuje mnie jako takiego frajera, kretyna, idiotę, który nie może spać spokojnie, bo oni śpią spokojnie. I to mnie najbardziej boli w tym wszystkim. W 93 roku miałem takie zdarzenie, kiedy dwóch moich byłych kolegów przyszło do mnie, zakładając jakąś firmę. Ja już pracowałem wtedy w kontrwywiadzie i zapytałem się, czy by mi nie pomagał tak trochę na lewo, bo zarobię. A wtedy ich pogoniłem. Pogoniłem ich po prostu dlatego, że ja już pracowałem dla tego kraju. Nie da się tych dwóch rzeczy powiązać. Od tej pory już wiedziałem, że skazuję się na samotność, na absolutną samotność, ponieważ dla nowych byłem starym, a dla starych byłem zdrajcą, bo zadaję się z nowymi. Trudno. Takie jest życie, może to jest ta kara. Jeżeli Państwo mają pytania, to chętnie odpowiem. Jestem Pańskim przyjacielem, nie wrogiem. Bardzo się Pan nawrócił, niech Pan tak nie myśli. Ja chciałbym Pana troszeczkę uspokoić, ponieważ ja uważam, że wtedy żyliśmy w jakimś tam układzie i to się działo, to się działo. Najbardziej mnie boli to, że odpady radioaktywne rządziły nami przez 26 lat i to najbardziej mnie boli. A to, że tam coś się wydarzało i tak dalej, było źle, wiadomo, żyliśmy w takim układzie, ktoś musiał w tej Służbie Bezpieczeństwa być, no i niestety różne rzeczy robili. Natomiast to, że Komorowski i Tusk i ta inna, powiedzmy, społeczność rządzi nami do tej pory, to tego nie mogę zdzierżyć i tu serce mnie szalenie boli. Nie też. Mam do Pana proste pytanie. W pracy na terenie kraju jakich operacyjnych nazwisk Pan używał? Dziękuję. To znaczy tak,
Bardzo dobrze. Jeżeli pan chce w ten sposób sprawdzić moją szczerość, proszę bardzo. Jest pewna paranoja w tym kraju, ponieważ używamy tylko jednego operacyjnego nazwiska. To nazwisko znajduje się na niektórych dokumentach w książce pani Kani pod tytułem Resortowe dzieci, chociaż ja nie jestem resortowym dzieckiem, byłem jedyny w MSW i więcej nikt nie był i nie będzie. Natomiast jeżeli powiem to nazwisko, popełniam przestępstwo, ponieważ pod tym nazwiskiem 2 lata pracowałem w UOP-ie, a u nas jest pewna paranoja. Pierwsze 2 lata UOP-u pracowałem w wywiadzie i nie mogę zdradzić tego nazwiska, chociaż ono się już znalazło raz w prasie przy okazji po akcji mojej w 2000 roku związanej z Rosjanami. Mogę? Nie, to chyba my możemy. Ale pan może. Ja mogę. Piotr Filanowski. Piotr Filanowski. Filanowski, Filanowski. Tak, ja znam, kiedy... Ja wielokrotnie rozmawiając z panem Piotrem przez ten rok, no na początku podchodziłem bardzo nieufnie, co było zrozumiałe. Spotkania były bardzo nerwowe, ja wyczuwałem, że dla niego to jest wielkie przeżycie. On mi różne rzeczy opowiadał i ja parę razy mu przyniosłem różne dokumenty, między innymi bardzo ciekawy dokument znalazłem, a mianowicie to kartotekę mieszkania operacyjnego, które wykorzystywało MSW, które prowadził jakiś sobie pan Kowalski, który był prawdopodobnie konfidentem czy też pracownikiem MSW. Ale to nieważne. I tam była lista i to wyglądało tak, jakby to było w tramwaju. Przystanek, wsiadał, wchodził, wychodził. Godzina taka i taka. No i znalazłem Piotra Filanowskiego. I wtedy pokazałem panu. No i on mnie różne rzeczy w związku z tym opowiadał, prawda? Ale to wszystko dotyczy, zaznaczam, okresu do 90 roku. Ta książka jest do 90 roku. I chciałbym powiedzieć, tak na wszelki wypadek, że pan pułkownik Piotr Wroński jest dobrego zdrowia, nie choruje i nie zamierza targnąć się na swoje życie. Dziękuję. Tak, i jeszcze ważne, żeby pan tak parkował samochód w podziemnych parkingach, żeby tam łapał ta kamera pana w całości. Także. Ja nie prowadzę samochodu. To tak jak ja. Dobrze, ja chciałem jedno pytanie zadać. Oczywiście przyjmuję, że jest to powieść, tak, ale jednocześnie nawet z tego, co pan tutaj powiedział, jest to jakiś rodzaj ekspiacji, tak? No, czyli można domniemywać, że szereg informacji, nie tylko tych teoretycznych, ale w jakimś sensie faktów, zostało wplecionych do tej opowieści. No i jakby nie opisując państwu całej historii tego rozdziału dotyczącego śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, chcę tylko powiedzieć, że jakby finał tej tragicznej historii, a z której no, wypłynęło wielkie dobro, myślę, jeszcze nie do końca mierzalne dla Polski w postaci Nowego Świętego. Ale po ludzku finał tej akcji jest taki, że zwłoki błogosławionego mordercy przywożą w zasadzie ministrowi spraw wewnętrznych. Czyli przywożą na Rakowiecką. Dopiero później jest wrzucenie zwłok do wody, tak? I teraz chciałem pana zapytać o to, na ile ten fragment, ale nie ten konkretnie ta scena, ale w ogóle ten cały fragment dotyczący księdza Jerzego, jeśli pan może to w jakimś sensie zmierzyć, jest naszpikowany w jakim procencie może, ogólnie rzecz biorąc, faktami na przykład zasłyszanymi na tak zwanym korytarzu od kolegów funkcjonariuszy,
na ile jest pańską hipotezą, że tak mogło być, a na ile jakimś teoretycznym modelem, w którym pan sobie wyobraża, że tak mogło być. Jeśli pan może jakoś na to odpowiedzieć. No więc tak, po pierwsze, ja proszę państwa jestem oficerem operacyjnym i myślę operacyjnie. Zastanawiając się nad fabułą tej historii, nad pewnymi rozwiązaniami, potraktowałem to jak pewnego rodzaju sprawę operacyjną. Wydawało mi się, to oczywiście jest tylko i wyłącznie moja hipoteza, na podstawie znajomości mniej więcej działań operacyjnych, jakie prowadzone były w MSW i wtedy przez Służbę Bezpieczeństwa. Ja przede wszystkim założyłem, że ci panowie, ci mordercy, oni nie pojechali po to, jak często się mówi, żeby porwać, żeby zwerbować, tylko pojechali, żeby zabić. Pojechali, żeby zabić. Pojechali, żeby stworzyć pewnego rodzaju precedens, pretekst, nie wiem, stworzyć pewien fakt i pojechali pod ochroną ówczesnych rządzących krajem. Żadnych twardogłowych, ale pod ochroną ministra spraw wewnętrznych, czy też to, jak wtedy nazywaliśmy tego pana premierałem. Premiera generał, czyli premierałem, co w tej książce też czasami mówię po prostu. Pojechali. To było, dla mnie to miało sens. Dla mnie to miało sens. To są oczywiście czyste operacyjne spekulacje. To trzeba brać jako fabułę. Gdybym, proszę państwa, miał jakiekolwiek dowody na to, wszystko, co mógłbym, to prawdopodobnie napisałbym książkę zupełnie inną, fabularną. Ja po prostu przeanalizowałem dokumenty, które są różne i fantastyczne, i mniej fantastyczne, które mogłem znaleźć w internecie, które opublikował IPN, bo przecież ja nie znam sprawy prokuratorskiej, tylko to, co IPN opublikował, różnego rodzaju artykuły. I przeprowadziłem analizę operacyjną tego wszystkiego. Poza tym jest jeszcze taka jedna śmieszna, znaczy śmieszna, przepraszam, to nie jest śmieszne, nie chodzi o to, jest taka dziwna trochę historia, że narracja, która się natychmiast pojawiła po tym porwaniu, była narracją już wcześniej przygotowaną. Każdy, kto trochę pracował operacyjnie, widział po prostu, że oni byli święcie przygotowani. Nie ci twardogłowi z Milewskim, wręcz odwrotnie. Moim zdaniem twardogłowi, tak zwani wtedy twardogłowi, czyli przeciwnicy Jaruzelskiego, byli bardziej przerażeni. Oni byli na to przygotowani. Proszę zauważyć, że według nawet tych materiałów, jakie są, ciało księdza Jerzego znaleziono 2 dni po aresztowaniu Piotrowskiego, co jest bzdurą. Ponieważ aresztowanie Piotrowskiego, jeśli nastąpiło w tym czasie, o którym się mówi, a ja sugeruję, że trochę wcześniej, było związane z tym, że Piotrowski od razu był ujawnił ciało. Ale Kiszczak zrobił coś takiego, że stanął w telewizji przed wszystkimi, powiedział, że on nakazał zrobić wszystko, żeby cała była czynność MOSB i tak dalej, żeby znaleźć ciało. Wszelkie akcje. I ciało tak pstryk, nagle się znalazło. To znaczy, że oni musieli wiedzieć, gdzie to ciało jest. Więcej, mogli tam wrzucić. Po drugie, jeszcze gdzieś przeczytałem hipotezę o drugim samochodzie operacyjnym, którą też tutaj rozwijam. Jest to całkiem możliwe. Ale ja mówię, tu nie chodziło mi w tej książce o to, żeby pokazać. A mogę to powiedzieć? Mogę? Dobrze, bo to bo tutaj ma plany wydawnicze pana. Nie, przepraszam bardzo, to nie jest, broń Boże, nie jesteśmy na spacerze prezydenta Komorowskiego i ja nie jestem podpowiadaczem, co pan ma powiedzieć, ale nie. Po prostu jako wydawca nie chciałbym, żeby następna książka, żeby opowiedzieć tu następną książkę, tylko dlatego. Ale to jest bardzo ważny moment, żebyście państwo wiedzieli, że ta teza to nie jest czcze gadanie czy wymysł pana pułkownika. Proszę państwa, ja wtedy byłem świeżo po szkole, pracowałem część dnia w 11 na drugim piętrze, a część dnia na pierwszym piętrze, na trzecim piętrze w innym bloku w kontrwywiadzie. Na Rakowieckiej.
Na Rakowieckie oczywiście, w kontrwywiadzie. Takie praktyki tam miałem. I teraz tak, księdza Jerzego porwano z piątku na sobotę, prawda? W sobotę w sobota była wolna, bo to były te wolne soboty. Sobota była wolna i radio mniej więcej po południu zaczęło podawać, że porwano księdza, znanego warszawskiego księdza Jerzego P. i tak dalej, w sobotę. W niedzielę pojawiły się komunikaty w telewizji. Cały czas mówiono Jerzego P., nawet chyba nie wymieniono jeszcze nazwiska. W poniedziałek rano o 9 zebrał nas wszystkich mój ówczesny naczelnik Henryk Bosak i powiedział, że w piątek grupa oficerów 4 Departamentu, wymieniając nazwisko Piotrowskiego w tym momencie, porwała księdza Jerzego Popiełuszka. W poniedziałek rano. Proszę Państwa, wydaje mi się, że dopiero w środę ujawniono, ja już nie pamiętam tych czasów, bo to czy w czwartek ujawniono. W związku z czym ja założyłem, ja to zapamiętałem, założyłem, że ci panowie dobrze wiedzieli. I też było z takim komentarzem, że to są, że to jest traktowane jako zamach na, jak to oni to ładnie określali, politykę dialogu i politykę, jak on to Jaruzelski nazywał? No nieważne. Nie, to była ta polityka, on tam mówił, miałem takie określenie, generała porozumienia generała Jaruzelskiego. No właśnie, generała Jaruzelskiego. To nie było zebranie partyjne, bo nie zwołano żadnego zebrania partyjnego, to było zebranie operacyjne. Czysto operacyjne w tego. I żeby o tym nie mówić i postępować tak, bo jest jak, że firma dba o to. Po prostu. Znaczy tak, że... No po prostu, żeby się stosować do tego. Poszedłem na górę, do tego, dlatego mówię, na trzecie piętro, do tego mojego kontrwywiadu, a tam nic nie wiedzieli w ogóle. Ja nie dyskutowałem, ponieważ mówili, żeby nie dyskutować. Oni nawet trzeba spekulowali, co to za ksiądz, bo też nie wszyscy wiedzieli, prawda, kto go porwał, co to za ludzie, co za kretyni i tak dalej, na tej samej zasadzie. Tak to wyglądało. Wtedy, w tym dniu, w poniedziałek, proszę Państwa. I już wtedy jeszcze nie miałem doświadczeń operacyjnych ani takiego, bo w tej pracy trzeba jednak popracować z 5-6 lat, żeby nabrać doświadczeń, prawda? Zaczęło coś tutaj nie grać. W tym układzie założyłem, że skoro w poniedziałek już wiedzieli, znali nazwisko sprawców, więc musieli go aresztować. No więc co? Szukali ciała? To gdzie to ciało jest w takim razie? Czekali, aż to ciało będzie tam leżeć? Poza tym, skoro mówiono i nawet po tym procesie i po tym, jak czytałem cały czas, że sprawca, główny sprawca morderstwa tej zbrodni był tak wspaniałym oficerem operacyjnym, to co, nie zabezpieczył się w jakiś sposób? I stąd jest ta spekulacja. To jest zabezpieczenie się po prostu w tym momencie. Jeżeli odrzucimy, ja wiem, że trudno wielu z Państwa, ale jeżeli odrzucimy wszelkie emocjonalne rzeczy i pomyślimy o tej sprawie operacyjnej, dojdziecie Państwo prawdopodobnie do tych samych wniosków. To jest rzeczywiście spisek w celu pokazania jednej części społeczeństwa, patrzcie, co może z wami być, jak nie pogadacie z nami, a drugiej części społeczeństwa, uważajcie, bo będzie wasza wina. Na tej zasadzie. Mówiąc oczywiście w dużym skrócie, w bardzo dużym skrócie. Ja chciałem napisać książkę o tym systemie, który takie potwory potrafił wytwarzać. Po prostu. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tej sprawy, a z punktu widzenia operacyjnego, osadzenie w areszcie kapitana Piotrowskiego razem z pułkownikiem Chodyszem, jak pan by traktował? Przez jakiś czas byli w jednej celi. Jako instrukcję, no oczywiście jako pełną instrukcję, do którą się wpisywał zarówno Piotrowski. Piotrowski miał wiedzę ze swojego wydziału, więc oni prawdopodobnie razem ustalali dalszy scenariusz. Kto oni? No Chodysz. O, przepraszam. Ja myślałem dalej. Nie, tu chodziło o co innego. To był taki, tu prawdopodobnie chodziło o to, żeby również z Chodysza wydobyć jakieś tam inne historie, których oni nie widzieli. Ja przepraszam bardzo, pomyliłem nazwisko, bo cały czas mam w głowie śledczego, dlatego że pierwsze 3 dni prawdopodobnie Piotrowski w ogóle spędził w towarzystwie szefa, dyrektora departamentu śledczego i naczelnika śledczego i oni razem go instruowali. A to z Chodyszem było osadzenie po prostu po to, żeby po pierwsze nacisnąć trochę najprawdopodobniej na Chodysza. I już. Na tej zasadzie. To była taka metoda, którą wtedy zastosowali.
Uważam, że Piotrowski nigdy nie powiedział prawdy i wątpię, aby tą prawdę powiedział. Może przeczyta tą książkę i może albo się będzie z tego śmiał, znając jego pewnie tak, a może on też powie naprawdę, jak to było. Bo naprawdę, proszę mi wierzyć, znając to, proszę Państwa, każda służba specjalna jest jeszcze, jest przede wszystkim urzędem. Tam jest cała masa typowo urzędowej biurokracji. To nie ma nic, to nie jest tak jak ten nasz kochany James Bond, jak oni chcą, że tak lecimy, mamy szybkie samochody i tak dalej. Cała masa biurokracji. Nie jest możliwe, żeby nawet naczelnik, to nie jest wysokie stanowisko, wymyślił coś takiego i przeprowadził sam. W dodatku w taki sposób, aby go jak najszybciej znaleźć. Więc albo jest totalnym psychopatą wręcz, prawda? A ja w to nie wierzę. W to nie wierzę. Bo słuchając tego człowieka na procesie, czy potem analizując jego wypowiedzi, jest to człowiek dość inteligentny, w związku z czym nie popełniłby czegoś takiego. To była zbrodnia zaplanowana, przygotowana, rozpisana na role, scenariusze i tak dalej. Oczywiście wszyscy teraz mówią, no tak, poszli do więzienia i dobrze, tylko ile? Ile oni odsiedzieli? Nie wiem, może IPN wie, może panowie wiedzą, ile tak naprawdę, ile tak naprawdę ci ludzie odsiedzieli. Prawda? Licząc wszystkie przerwy w wykonywaniu kary, urlopy, różne historie, ile tak naprawdę oni odsiedzieli za tą zbrodnię? Przepraszam bardzo, ja dodam Państwu a propos tych różnych historii i tych cudów, które się zdarzały, kiedy wsadzano ludzi. Otóż dzisiaj, oglądając te dokumenty, też miałem tutaj, korzystałem z dokumentów, tu Państwo znajdziecie, ze sprawy księdza Jerzego. To są akta operacyjne, wizji lokalnych i tak dalej. Jest rzeczą charakterystyczną, że bardzo często na przykład swoich ludzi umieszczano w obozach internowania. I co potem robiono? Potem takiego człowieka przerzucano przez różne miejsca po to, żeby go masę ludzi widziało. Ale co się działo między jedną a drugą turą, i dzisiaj jest bardzo trudno sprawdzić, czy ten człowiek trzymany w strzebielinku potem się znalazł gdzieś w drugiej części Polski, czy on przyjechał rzeczywiście tego 5 października, czy może w 6 miesięcy później i co robił w międzyczasie. Znam taki przypadek człowieka, który został czasowo wypuszczony, a wyglądał, jak gdyby był w Saint-Tropez'a w czasach. Zaraz. Może ja zadam pytanie. Wydaje mi się, że ciśnie się Państwo na usta. Pan, Panie Piotrze, jakby zaczyna swoją działalność publiczną od bardzo ważnego momentu dla historii Polski, Kościoła, narodu polskiego. Morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Dobrze, dla nas był to wstrząs. Dla nas był to wstrząs. Ale czym było dla was, dla młodszych oficerów Służby Bezpieczeństwa, to morderstwo, które zostało po pierwsze dla własnych partykularnych celów ujawnione przez władze komunistyczne, opisane, upublicznione, a sprawcy w cudzysłowie, ale jednak osądzeni w jawnym, ograniczonym, ale w jawnym procesie. Co wywołało wśród poruczników po szkole starych Kejkutach te morderstwo i okoliczności? Czy w ogóle wpłynęło to jakokolwiek na wasze morale, na waszą postawę, na przesunięcie bądź nie tego marginesu wymuszania przez ten system sięgania po inne zbrodnicze, ale mniej może tak drażniące czy też krwawe metody, tak? Czy w ogóle zauważył pan, żeby ktokolwiek z was rzucił legitymację wtedy? Jeżeli chodzi o... Nie. Jeszcze z jednego powodu. Nie, oczywiście, że nie. Sam tego nie zrobiłem. Nie wiem dlaczego. Powiem wprost. Może również dlatego, że bałem się. Autentycznie po ludzku bałem się, ponieważ wiedziałem, że po tej zbrodni to, co mnie czeka na zewnątrz, będzie moim końcem. To jest ta sama zasada,
szukania winnych, współtwórców winy, prawda? Uczestniczyłem w tym, już wiedziałem, że nie mam odwrotu. Tak zresztą nas nastawiano. Podobnie zresztą było, panie Piotrze, w roku 90, kiedy też nastawiano nas, trzymajcie się nas, bo jak ci, co przyjdą, będą was rżnąć, wieszać i tak dalej, i tak dalej. To było w 92 roku, jak państwo robiliście tą lustrację. Ci, którzy mnie znali wtedy, a tu jest na sali, nie wiem, czy jeszcze jest kolega z nowej władzy, z nowych służb, który przyszedł wtedy, który ze mną pracował, wie dobrze, że również mówiłem to samo, co mówiłem lat temu, tylko już nie publicznie, dlatego że nie mogłem, przecież byłem w służbie, i 10, i 15 lat temu. To był ten mur, który wykopano. Notabene, jak już jesteśmy przy tym, to jeżeli ktośkolwiek dzieli Polskę, to została ona podzielona w roku 90 przez uczestników Okrągłego Stołu. Nie przez waszą stronę. Nie przez waszą. Wiecie dlaczego? Ale wiecie dlaczego? Ja panu powiem dlaczego, bo ja państwu powiem, bo ja to dzisiaj usłyszałem w telewizji, w TVN-ie. Usłyszałem coś takiego, że to słynne zdanie: Polska roztropna, rozsądna i radykalna. Tylko jest proste pytanie. Kto, proszę? No, no właśnie, nieważne. Jest proste pytanie, kto tworzy definicję? Jeżeli ktoś, ten, co stworzył definicję Polski racjonalnej, uważa, że każdy, kto myśli inaczej, jest, należy do Polski tej jakiej? Radykalnej, to wówczas on jest radykalny. On tworzy ten podział. Ten podział zrobiono specjalnie, również żeby tego typu wystąpień jak moje też nie było. Żebyśmy nie przychodzili tutaj, żebyśmy się bali pana Piotra Jeglińskiego, który jest człowiekiem odważnym, prawda? Czy pana Piotra Wojciechowskiego, czy pana doktora Cęckiewicza, który po prostu ośmielił się powiedzieć prawdę, bo przeczytałem pana książkę o byłym prezydencie. I tu nie chodzi, nie ma kwestii potępienia, to jest kwestia zwykłej ludzkiej uczciwości. Jorge Luis Borges napisał kiedyś w fikcjach wspaniałe opowiadanie pod tytułem Temat zdrajcy i bohatera. Bardzo ciekawe, radziłbym, żeby zrozumieć właśnie to wszystko, radziłbym również i panu Wałęsie, aby to opowiadanie przeczytał, bo nie wiem, czy zrozumie. Audiobooka trzeba zrobić. Audio, dobrze, zrobimy audiobooka z tego. Proszę państwa, na tym to wszystko polega. Proszę państwa, od momentu, w którym pan Jegliński umieścił na stronie internetowej możliwości mojej, że wydaje taką książkę, ja... Ja usłyszałem od kilku ludzi, nieważne jakich, przez różne trzecie osoby, przez to, że robię z siebie szmatę po prostu, to raz, że drugą rzecz, paru ludzi, co mnie też zabolało, bo w tym jeden młody człowiek zadzwonił przez naszego wspólnego znajomego, powiedział, żebym się już z nim nie kontaktował. A to nie jest nowe. Ja w zeszłym roku po zakończeniu służby w dziwnych okolicznościach, w ogóle w związku z wywiadem, tym, który teraz jest tymi służbami, sprowadziłem bloga. On był dość popularny wśród oficerów służb, gdzie poddałem pewnej krytyce i pewne rzeczy. Efekt był taki, że zaczęto mnie rozprasowywać i zaczęto karać moich ludzi. Zamknąłem i zniszczyłem tego bloga, dlatego że zaczęto karać moich wychowanków, moich podwładnych za kontakty ze mną. Ja tego, proszę mi wierzyć, ja tego nie widziałem od lat. Ja już myślałem, że to się skończyło. Ja w roku 90 postanowiłem zakończyć to. W porządku, popełniłem błąd. Dobra, teraz będę dalej pracował, robiłem nie tego. Nie wiem, ja przeciwko sobie, wiecie państwo, może sam odpowiem na to pytanie, którego mi nikt nie chce zadać, bo tu mnie niektórzy zadają, czy się boję, czy się obawiam. Samo zadanie tego pytania jest już paranoiczne, dlatego że ja po 25 latach wolnej Polski mam się bać za co? Za to, że mówię o przeszłości? O tym, co było? I staram się mówić prawdę? Ludzie, czego ja mam się bać? Wiecie państwo, a najgorsze jest to, że dałem się we znaki naszym przeciwnikom troszeczkę, ale tego się najmniej boję. Ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili to, co się stanie, każdy w życiu miał jakieś elementy i w prywatnym, i w służbowym, jakimkolwiek, który się wstydzi, czasami głupie, różne rzeczy mówił, różne rzeczy pisał, czasami głupie, czasami mądre, wyrwane z kontekstu, zawsze mogą się wydawać, że są użyte do tego. Ja przypuszczam, że zostanę ja i moja rodzina przemielony dokładnie. To środowisko mi nie daruje. Ja dla nich jestem cały czas zdrajcą, proszę państwa. Ja jestem zdrajcą, a tymczasem jeden z funkcjonariuszy jedenastki,
którego nie wymienię, bo nie chcę iść do prokuratora nazwiska, ale Andrzej O., nazwisko legalizacyjne, prawdziwe nazwisko zaczyna się na T i był synem zastępcy wywiadu wojskowego w USW. Człowiek, który w roku 90. W roku 90. Został zweryfikowany. Nie, bo pan Piotr chce dopełnić. Bo ja mogę. On, proszę państwa, i który zdradził nie PRL, tylko już nową Polskę. Zdradził, przeszedł na stronę przeciwnika, nie tego na wschodzie, ale tego na zachodzie. Zaczął wystawiać naszych pracowników UOP-u obcym służbom. Zaczął pracować dla nich, zdradził ten kraj. On spokojnie może do Polski przyjeżdżać, a ja jestem zdrajcą i ja mam się czegokolwiek bać? Nie, proszę państwa, ja się już tego nie boję, już mam dosyć. Bania się, niech oni się boją. Ja wiem, że za nimi stoją koncerny multimedialne, że oni, ja nie jestem, jak państwo widzą, taki medialny James Bond, jak niektórzy ci wysocy. Nie jestem tak zaprawiony w... Nie jestem tak zaprawiony w grach biurowych, ponieważ ja się bawiłem w sprawy operacyjne i moje gry prowadziłem operacyjne z figurantami, a nie gry biurowo-polityczne przez całe lata 90. i nie doszedłem do stanowisk. Dla mnie 100 zł to jest bardzo dużo. Dla tych panów pewnie się nie schylę, jak im spadnie. Oni zrobili pieniądze, ja nie. No i co z tego? Co z tego wynika? Odkąd napisałem tę książkę, śpię o wiele spokojniej. Proszę mi wierzyć. Proszę państwa, to co ja nie chciałem przerwać panu pułkownikowi, ja chcę dopełnić, bo ja mogę. Ja byłem ofiarą tegoż pana O, pseudonim Ożga, pana T, prawdziwe nazwisko, był to pan Tomaszewski. Ten pan w Warszawie w roku 80. bodajże, 5. na ulicy z grupą funkcjonariuszy 11 porwał kogoś mi bliskiego i przewieziono go na cudzoziemca. Przewieziono go do hotelu Solec, w którym były specjalne pokoje operacyjne i tam zrobiono zresztą film ukrytą kamerą i tamten pan powiedział tak: jeżeli z nami nie będziesz pracował, to siostra Reszki, bo taki pseudonim miałem, zginie na przykład przechodząc na pasach. No po prostu przecież jest dużo wypadków w Warszawie. A potem powiedział, zaproponował z kolei, że może dużo pomóc i zaproponowano kwotę 10 tysięcy dolarów. Za co? Za podłożenie w naszej redakcji w Paryżu, edycją spotkania, ładunku, tylko nie wiadomo, czy to miał być ładunek wybuchowy, czy też podpalenie, bo dodał, że wtedy Francuzi, jak zginie paru niewinnych ludzi, wydalą Reszkę z Francji. Oni chcieli po prostu rękami Francuzów mnie zniszczyć. I ten zbrodniarz, nie waham się użyć zbrodniarz, zdemaskowałem go już w roku 90. Ten pan został wysłany przez III Rzeczpospolitą już jako konsul, a w zasadzie zajmował się sprawami protokołu dyplomatycznego w ambasadzie RP i był na tyle bezczelny, że po prostu przyjechał wraz z senatorem Sękiem, który w pierwszej kadencji zajmował się sprawami emigracji, senatorem solidarnościowym. Ambasada zadzwoniła i poprosiła, byłem wtedy szefem Księgarni Polskiej, najstarszej polskiej księgarni przy bulwarze Saint-Germain i poproszono, żeby zorganizować spotkanie z tą emigracją, która nigdy nie chodziła do ambasady PRL, emigracją polityczną. Ja takie spotkanie zorganizowałem, przyjechały dwie czy trzy limuzyny z ambasady i
była ta osoba, która była szantażowana w Polsce, cudzoziemiec. I nagle on mi powiedział, Piotr, to jest ten człowiek. I wtedy ja przeprosiłem pana senatora i publicznie powiedziałem, panie senatorze, witam przedstawiciela Rzeczpospolitej, ale co robi pan z panem ten agent, który nas rozpracowywał i używał gróźb karalnych. Wtedy pan Piotrowski, ten bohater, dał nogi za pas, pan Tomaszewski, przepraszam, i Ożga, w nazwisko legalizacyjne. I proszę sobie wyobrazić, że on, tam były bardzo wąskie schody. Wszyscy, którzy odwiedzali księgarnię, to wiedzą. Przewrócił się, spadł i chyłkiem uciekł z księgarni. Ja przeprosiłem wszystkich, nie mogłem sobie odmówić tego, żeby za nim nie pobiec. Wybiegłem na ulicę, a on się schował za budką telefoniczną. No to było żałosne. Potem, kiedy go zobaczyłem już w trzeciej RP, w którymś z banków, byłem w towarzystwie drukarza podziemnego. Powiedziałem, niech pan zobaczy. To jest bandzior, który organizował na nas różnego typu zasadzki. I ten człowiek wtedy na cały głos banku powiedział, utopić szczura. Na to Ożga, Tomaszewski, rzucił się do ucieczki. Taką odwagę mają ci ludzie. I ten człowiek potem założył firmę we Francji, gdzie zatrudniał 500 Polaków nielegalnie. I kiedy wpadł, to zaczął współpracować z Francuzami, a potem dowiedziałem się, że równie to samo robił, współpracował z Anglikami, też wydając. Cały czas wydawał ludzi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałem jeszcze tylko wrócić na chwilkę do pytania pana Piotra Wojciechowskiego, bo znaczy tak, nie chcę, żebyście państwo potraktowali to jako próbę usprawiedliwienia, bo to nie o to chodzi. Tak, panie Piotrze, rzeczywiście dużo zmieniło, bo po tej zbrodni ja miałam odwagę też odmówić wykonania świństwa, mówiąc ludzie, dobrze pan, wie pan o czym mówię, nie będziemy o tym mówić teraz, przeciwko Polakowi, przeciwko osobie później bardzo znanej, gdzie chciano mnie zmusić, oczywiście miało to dla mnie swoje konsekwencje, na pewno nie takie straszne, nie tak jak dla Chodysza, ale zawsze miało w tym momencie. I miałem jeszcze jedną sprawę, którą poprowadziłem tak, bo obawiałem się, do czego zmierza, żeby nie wyszła po prostu. No, obawiałem się, do czego zmierza. To jest tak, każdy z nas widział fragment. Ja byłem, no powiem, jak już mówiłem, dobrze było, żeby ci wszyscy nasi autorzy powieści sensacyjnych powiedzieli prawdę. Oni wiedzą więcej, oni byli na górze. Ja, jak już mówię, ja pochodzę z warszawskiego ludu, ja pochodzę z warszawskiego Targówka, jak i cała moja rodzina Targówka, ze slumsów na kole, po prostu ze zwykłej, normalnej warszawskiej rodziny. Bez nieustosunkowanej, no niestety nigdy nie mieszkałem na Walei Przyjaciół zamkniętej w latach 60. szlabanem. Nie bawiłem się ze znanym polskim redaktorem na podwórku jako dziecko, nie mieszkałem pod nim, nad nim i tak dalej. No niestety, to nie były moje światy. Ja nie wiedziałem, co to są sklepy za żółtymi firankami. Myśmy się bawili raczej w rurach wiecznie rozłożonych na rozwalanych warszawskich podwórkach. No tak to wyglądało, proszę państwa. Jest taka różnica. No ale to nie proszę nie traktować jako usprawiedliwienie tego, to nie o to chodzi. Panie Piotrze, mam takie pytanie. 20 kilka lat temu pracowaliśmy razem i rozmawialiśmy kiedyś o takim naszym moim koledze jeszcze z podziemia z lat 80. On jest teraz obecnie dość znanym dziennikarzem. Wtedy rozumiem, że nie mógł pan do końca tego powiedzieć. No, on był pana, nie wiem czy pan go werbował, ale w każdym razie pan go prowadził w latach 80. Pan powiedział, że on wychodził na przepustkę ersatz z więzienia. Czy mógłby pan powiedzieć, co to znaczy? Na jaką przepustkę? Ersatz przepustkę. Znaczy nie wiem, czy by, gdzie myśmy pracowali, niech pan powie. Na Placu Powstańców. W Gicu. W Gicu razem pracowaliśmy. Tak. Muszę skojarzyć. Proszę wybaczyć.
A u Marczuka żeśmy pracowali. Muszę, bo wie pan, bo to tyle czasu minęło, być może... Tyle czasu minęło, tak, bo myśmy pracowali w GIC-u. Dobrze. A może pan przybliżyć a propos tego dziennikarza? Przepustka RZS to była przepustka, którą po prostu no, wychodzili na drugą bramą z więzienia niektórzy. Ja już... Proszę? Nie, ja wiem o co chodzi. Nie wiem o co panu chodzi. Po prostu czasami było tak w tamtych czasach, że i tutaj jest przykład pana Rudolfa S., którzy byli wsadzani i aresztowywani po prostu tylko po to, żeby no, żeby być w środku agenturą, żeby po prostu ich uwiarygadniać, wchodzili główną bramą, dostawali coś takiego, że ich wywożono i tylną bramą, tak żeby nikt nie widział, że wychodzili i po prostu w momencie, w którym trzeba było, przywożono ich z powrotem, żeby wyjść. O to panu chodzi? O tą przepustkę RZAC? Nie, ja wiem, domyślam się, tylko teraz szukam, który to był, on jest obecnie znany, czy był wtedy? Który to był znany dziennikarz? Nie? Ale wtedy nie był dziennikarz. Wtedy nie był, proszę? Ale chyba nieznanym wtedy, musiałbym... Można? Muszę skojarzyć. Nie, to muszę po prostu Proszę skojarzyć. Państwa, ja mogę, więc tylko ujawnię, kto to jest Rudolf S. Albowiem z tą osobą zetknąłem się. Ten człowiek dostał polecenie prawdopodobnie. Był prowadzony przez między innymi pułkownika Makowskiego, osławionego, tego, który usiłował złapać Bin Ladena i na to wziął ciężką kasę operacyjną. To było opisywane wielokrotnie w różnych gazetach. I otóż ten Rudolf S. zgłosił się do nas już pod koniec 1988 roku. Przedstawił się, że przyjechał z polecenia pisma Baza. I ja go spotkałem we Frankfurcie. Chodziło mu o to, żeby przekazać jakieś powielacze, maszyny do drukowania. Myśmy to zrobili. Zanim to żeśmy zrobili, sprawdzałem i powiedziano mu, w istocie jest nasz człowiek. I potwierdzono to w jakiś, już nie pamiętam jak to było. I ja tę maszynę wysłałem przez tego człowieka. Ten człowiek to był Rudolf Skowroński. Prawdopodobnie oficer. I tenże Rudolf Skowroński, znalazłem potwierdzenie, bo dostałem od ministra Gałka materiały, teczki moje ze Stasi. A miałem dwie teczki założone przez rezydenturę drezdeńską i berlińską. I tam on jest fisza, gdzie był wymieniony z datą urodzenia i tak dalej, Rudolf Skowroński. I przy nazwisko było Gen. Ale to nie znaczy generał czy general, tylko to znaczy genoze, czyli towarzysz. A w ten sposób Stasi określała tylko oficerów. Także to był prawdopodobnie oficer, postać potem znana, Intercommerce, który tajemniczo zginął przed paroma laty, wchodząc do swojego domu i więcej nie widziano go, ale nie dojechał na trzecie piętro. Można. Może wrócimy do sprawy morderstwa księdza Popiełuszki. Zakręcony tym, co pan mówił o odwadze, to tak się zapytam. Padły dwa nazwiska przed chwilą, generałów. A ile osób, czy mógłby pan nam powiedzieć, jak pan sądzi, ile osób, nie nazwiska, ale ile osób było w kręgu tych najbliższych, najbardziej dopuszczonych do tej tajemnicy? Czy to było 5, 50? Znaczy powiem panu dokładnie, kto musiał być. Niewątpliwie musiał być, może nie do końca, musiał być Pietruszka. Dobrze, pomimo wykonawców, musiał być dopuszczony ktoś jeszcze oprócz
Kiszczaka, ktoś z MSW, ja tutaj daję pewną propozycję, on zniknął, między innymi uważam, że dyrektor generalny Służby Bezpieczeństwa, który się nie pojawia w ogóle w tych materiałach, który się nazywa u mnie Eryk Strachoń, jak to to jest? Jego zdjęcie zobaczycie państwo, autentyczne zdjęcie. Musiał, dlatego że pewnych rzeczy prawdopodobnie... Przypuszczam oczywiście, że Rosjanie łącznie i to na wysokim szczeblu również, łącznie z ówczesnym przedstawicielem KGB w Polsce, ponieważ to była chyba moim zdaniem wspólna akcja, co tutaj piszę, musiała być wspólna akcja robiona przez Polaków. Chodziło Rosjanom również, Rosjanie również na tym dużo mogli wygrać, przynajmniej ta sprawa Gorbaczowa. Ten krąg mógł być, liczyć sobie gdzieś około 10 osób. Mniej więcej, tak przypuszczam. Skazano tylko, o ile wiem, 3, prawda? No 4 licząc jeszcze Pietruszkę. Ale proszę mi wierzyć, znając naprawdę feudalne stosunki panujące w każdej służbie specjalnej, szczególnie jednostkach zmilitaryzowanych, nie ma takich sytuacji, żeby jacyś ludzie niższego szczebla, typu nawet zastępca dyrektora w tym momencie, mogli przeprowadzić taką akcję. Na pewno i prawdopodobnie są zasłużonymi i na zasłużonych. Pobierają wysokie renty zapewne. No tak. Sebastian Kosman, mam pytanie do pana Piotra, bo wspomniał pan, że jednym z kamieni milowych był Smoleńsk. I teraz mówi pan o wspólnej akcji, która nie byłaby możliwa bez Polaków. I tak sobie myślę, czy mógłby pan troszeczkę rozwinąć, dlaczego Smoleńsk był kamieniem milowym? No i co pan może powiedzieć jako osoba z dużym doświadczeniem operacyjnym, gdzie ten lód jest najcieńszy, żeby dojść do prawdy? Prawdę, no. Proszę państwa, nie odpowiem do końca na to pytanie i nie powiem państwu dlaczego. Dlatego, że przypuszczam, że na ten temat jeszcze się wypowiem i to w niedługim czasie. Natomiast powiem państwu tylko jedną rzecz. Tak, ja jestem oficerem operacyjnym o naleciałościach i przyzwyczajony do działań operacyjnych. 11 września 2001 roku byłem w Londynie. Obserwowałem, w jaki sposób działają służby amerykańskie, które w ciągu godziny przerzuciły część zarządzania do Londynu i tam stworzono sztab kryzysowy. Anglicy postawili swoje służby w stan gotowości i zaprosili nas. Myśmy byli wtedy już w NATO, więc znali mnie z różnych wspólnych akcji, więc tam żeśmy działali. To samo było w 2005 roku. 10 kwietnia w sobotę, to był pierwszy taki wiosenny dzień, przyszykowałem się z dzieckiem na spacer i tak dalej, z żoną. A tymczasem już w telewizji usłyszałem, że spadł samolot. No więc od razu za telefon usiłuję się dodzwonić. Jestem przekonany, konici ze spaceru, no w tej chwili służby muszą być w gotowości, skoro spadł samolot z prezydentem i tak dalej, i tak dalej. Dzwonili do mnie moi podwładni. W końcu po iluś tam godzinach, jak się w końcu gdzieś dodzwoniłem, usłyszałem, co ty się wygłupiasz, masz wolny weekend, to korzystaj z weekendu, ciepło jest. Rozumie pan? I na tym na razie skończymy. Myślę, że w następnej książce dowiecie się państwo znacznie więcej. A można jeszcze jedno pytanie? Dziękuję. Ja mam takie pytanie, które dotyczy wcześniejszego okresu, kiedy była katastrofa czarnobylska. Czy panu się obiło o uszy jakieś informacje na temat stężenia? Jakie wtedy w Polsce było? Coś słyszał pan? Nie tak bezpośrednio, natomiast inaczej zupełnie. Proszę państwa, musicie wiedzieć również, że nie wszystkich źródłach będę mówił z wielu powodów, dlatego że miałem kilka, przynajmniej jedno, które uważam, że mogłoby służyć nowej Polsce. Nie dotyczyło w ogóle Solidarności, podziemia, spraw polskich, innych rzeczy czysto politycznych.
Ono miało dobre dojście i tam było, że według amerykańskich badań to stężenie przekroczyło chyba 16-krotnie normę u nas na Mazurach i tak dalej. Ale jest więcej, ponieważ 2 czy 3 lata później przeprowadzono jakieś tajne badania i to chyba też nie były sponsorowane przez to na temat skutków Czarnobyla dla płodów, na dzieci. Okazało się nagle, że w tych czasach po Czarnobylu zaczęło się rodzić bardzo dużo, było bardzo dużo ciąż zagrożonych. To już są naukowe takie rzeczy w tym momencie. To robili również Amerykanie, ponieważ tam badali skutki w Szwecji i tak dalej, siłą rzeczy satelity Polska. Tyle wiem. Natomiast wiem również, że na Mazurach znaczy nie chodzi o tę panikę w Warszawie, panika po Czarnobylu wybuchła, ale myśmy dostali dość dużo. Myśmy dostali rzeczywiście dość dużo, ponieważ w MSW, gdzie Czarnobyl mógł uderzyć i tamte rzeczy, MSW postanowiło swoim pracownikom dawać bezpłatnie na tym jakieś jogurty świeże, płyny Lugola, różne inne historie. Więc musieli coś wiedzieć. Dobrze, że pan poda. Proszę państwa, to stężenie było wielokrotnie, tak jak pan podaje. Jeden z pracowników, doktor z tego laboratorium radiologicznego, robił te badania. I robił i sobie spisywał je wszystkie. Proszę państwa, przyszło 2 panów, poprosiło go z tymi badaniami, wyprowadzili go do wieżowca, 10. piętra go zrzucili, zabrali badania. Także nie ma śladów Centralnego Laboratorium Radiologicznego, jakie w Polsce dostaliśmy wszyscy stężenie. Stąd jest bardzo dużo pokolenia młodych ludzi, szczególnie z tego okresu, jak pan powiedział, którzy mają chorą tarczycę. To tylko tak zapytałem, dobrze pan to potwierdził, bo ta sprawa jest w ogóle nieznana. Zniknął człowiek, nie ma człowieka, nie ma sprawy. Proszę państwa, ja teraz proponuję, żebyście państwo tutaj podchodzili. Autor bardzo chętnie będzie podpisywał egzemplarze.